Dobry wieczór, szczęść Boże. Tak, dzień po dniu, ale natłok nawału dzieje się jeszcze wczoraj wieczorem. Jeszcze wczoraj wieczorem obowiązywała wersja taka, że w piątek, to jest pojutrze, mamy hurtem podżyrować proponowane w trybie propozycji nie do odrzucenia, rzecz jasna, a nawet i nie do skomentowania propozycji władzy, aktualnego układu władzy reprezentowanego przez nieszczęsną marszałek Witek, że mamy tam podżyrować w piątek bezprawną zmianę regulaminu Sejmu po to, żeby właśnie już całkiem bezprawnie, a dla władzy bezboleśnie, bo bez dyskusji, przyjąć de facto ustawę budżetową 2.0, czyli to, co rząd szumnie nazywa tarczą antywirusową, a co my, konfederaci, realistycznie nazywamy betonowym kołem ratunkowym rzucanym polskim przedsiębiorcom przez władzę. Jest to propozycja założenia pętli kredytowej na szyję z propozycją odroczenia wykonania wyroku, to znaczy odwleczenia upadłości firmy. Ale oto ta wersja wczoraj wieczorem jeszcze obowiązująca dziś zmieniła się. Zwołuje nas pani marszałek na jutro. To jutro, to już za niespełna 2 godziny, bo rząd postanowił, no rząd właśnie, cały ten układ PiS-owski postanowił techniką salami i wolniejszego gotowania żaby, postanowił rozłożyć rzecz na raty. Jutro we czwartek mielibyśmy w trybie nielegalnym te nieregulaminowe obrady przeprowadzić po to, żeby zmienić regulamin, po to, żeby już bezszmerowo w piątek przeszło to betonowe koło ratunkowe. No i dostaliśmy, szanowni państwo, w ostatnich godzinach taki plan izolacji posłów, rozsadzenia jak niegrzecznych chłopców w ławkach w szkole na, proszę państwa, 12 sal. 12 sal, z których pierwsza to oczywiście sala plenarna, ale tam kluby plus koło Konfederacji, plus, uwaga, jeden niezrzeszony poseł mamy być tylko reprezentowani. Konfederacja 1 i niezrzeszony 1, no tam inni parunastu więcej, a poza tym kluby i koło mają być właśnie de facto w izolacji, bo jest takie pismo przewodnie z Kancelarii Sejmu, że mają przewodniczący prezydia klubów koła zameldować do 9, kto gdzie siedzi, i jak już to zostanie przy naszej, że tak powiem, współpracy tam zapisane, to uwaga, posłowie mają mieć wstęp tylko do tych sal, do których są przypisani. Pogódźcie to państwo z immunitetem poselskim. To taki drobiazg, prawda? Bo tu ludzie umierają, koronawirus grasuje, przedsiębiorcy jak kania dżdżu wyglądają tych pieniędzy, które pani minister Emilewicz będzie rozsypywać jak z helikoptera nad Polską, a tu Konfederacja zwraca uwagę na jakieś tam proceduralne dla poważnych patriotów, już nie tylko jawnych sprzedawczyków, ale tych szumnych, zadeklarowanych patriotów, kompletnie nieważne jakieś tam kruczki proceduralne. Więc ja powiem o tych kruczkach proceduralnych, że jednak jak jest immunitet, no to w trybie pisma, nawet nie od samej pani marszałek, choć i to byłoby z sufitu zdjęte i kompletnie bezprawne, tylko od szefowej kancelarii, że oni nas informują, że jak już wejdziemy do tej sali, do której sami mamy się na ochotnika zgłosić, prawda, że to jest na nas przerzucana odpowiedzialność za to, no to już nigdzie indziej nie przejdziemy, nie ruszymy się. Więc powiadam, na początek drobna rzecz, immunitet. Ale tych sal, szanowni państwo, ma być
1, 2, 3, 4, 5, 10, 12. 12 ma być sal, w których na tam plasterki pocięty będzie Sejm. Dla Konfederacji to taki szczegół, przeznaczono piwnice, to znaczy podziemia. To jest takie pomieszczenie znane nam już, bo tam niektóre komisje, niektóre zespoły się zbierają. Piwnica po drugiej stronie ulicy, w takim gmachu Sejmu, vis-a-vis okrąglaka, to też jest teren kancelarii Sejmu, ale jednakowoż poniżej poziomu gruntu po drugiej stronie ulicy. I teraz, żeby nie było, że to są jakieś małostkowe pretensje Konfederacji, że ma nie być posadzona w pierwszym rzędzie, tylko gdzieś tam na uboczu, ale to mniejsza, to mniejsza. Ważne jest to, że wiecie państwo, Konstytucja Rzeczypospolitej, którą oczywiście zbyt wielu tam łobuzów i sprzedawczyków sobie wycierało gęby w ostatnich latach, żeby to na państwu robiło wrażenie dzisiejszego wieczora, ale jednakowoż Konstytucja stanowi w artykule 113, że posiedzenia Sejmu są jawne. Jawne. Dla kogo one mają być jawne? One mają być jawne dla posłów, wzajemnie, tak, żeby jednak było jasne, kto tam z czymś się zgłasza. To czasami jest tak, państwo to może mogliście obserwować i w tej kadencji, i w poprzednich, że tam marszałek strzela jak karabin, pyta, czy jest sprzeciw, jeśli nie usłyszę sprzeciwu, to coś tam, czy jest sprzeciw, nie słyszę. No, to jak właśnie nie usłyszy, to maszyna jedzie dalej, prawda? Ta kosiarka parlamentarna. No a jak usłyszy, jak to będzie klikanie myszką gdzieś z odległej piwnicy kawałek drogi korytarzami sejmowymi i nawet w plenerze tam można kilkadziesiąt metrów przebiec. No jawność, pogódźcie to z jawnością, która ma być jawnością dla posłów wzajemnie, żeby się mieli na oku, co kto mówi, kto milczy, kto głosuje za, kto przeciw, kto się wstrzymał, ale to ma być jawne dla państwa. Więc teraz wyobraźcie sobie tę jawność w takim trybie, że nie wiem, czy to kancelaria planuje zapewnić, że w 12 salach to się dzieje równocześnie i państwo macie taki monitor, że będziecie to śledzić, zakładając, że w ogóle będzie taka opcja transmisji, że możecie sobie oglądać 12 tam klatek, jak tam te szczury w labiryncie, jak wędrują, jak tam się mrowią w tych salach sejmowych. Jawność. Artykuł 113 Konstytucji. Dalej, artykuł 120 Konstytucji stanowi, czy się to komuś podoba, czy nie, no stanowi, że Sejm proceduje, przyjmuje ustawy większością zwykłą, chyba że Konstytucja inaczej stanowi, ale w tym przypadku to nie będzie zachodziła taka potrzeba, tylko uwaga, większość zwykła w obecności co najmniej połowy posłów. No to tak, powiedzą państwo oczywiście, że to jest jakaś wyższa forma obecności, że jedni siedzą tutaj w sali plenarnej, drudzy siedzą opodal w tym długim korytarzu, trzeci siedzą tam w sali, tutaj czytam, PSL ma być upchnięty w sali imienia Jacka Kuronia. Świeć Panie nad jego duszą, a to jest tam pod hotelem sejmowym, który się nazywa Nowym Domem Poselskim, to tam jest ta sala. No Konfederacja, jak już powiedziałem, w piwnicy, na piętrze tego samego gmachu, ale też po drugiej stronie ulicy ma siedzieć tak zwana lewica. Ciekawe, proszę państwa, na czwartym piętrze tam ma siedzieć lewica i to wszystko będzie obecność. Obecność posłów i posłowie tą wspólną obecnością, no to tak jak przyjmiemy to tym razem, to cóż będzie szkodziło, że następnym razem z powodu jak nie tego wirusa, to jakiegoś innego. To już nie będzie się fatygował premier, który w Alejach Ujazdowskich do późna czasem, a czasem do białego rana tam się trudzi dla dobra publicznego. No i zwykle jednak jak są w Sejmie głosowania, no to tam chciał czy nie chciał tych kilkudziesięciu łącznie w tej chwili jest ministrów razem z premierem,
wicepremierów, sekretarzy, podsekretarzy, oni muszą tam się zapakować w te swoje limuzyny i przyjechać na Wiejską zagłosować. Teraz już nie będą musieli, bo nam powiedzą, że mają ważne sprawy tam w tej kancelarii, prawda? Więc sobie zagłosują tak na odległość, bo cóż to szkodzi? Bo tego na dodatek w tym regulaminie nowym w ogóle nie ma. Tych sal, nie jest to ujęte. To jest taka wolna, swobodna twórczość pani marszałek Witek. I teraz państwo zerknijcie jeszcze, już machnijcie ręką na tę konstytucję, bo cóż to tam konstytucja, prawda? To już wyśmiane, to już wyszydzone i dobre powody po temu. No ale właśnie ten regulamin Sejmu nieszczęsny, który mamy rzekomo regulaminowo zmieniać, ten regulamin. Więc ja, żeby to było jasne, ja nie jestem przeciwko zmianom. Brawo, zmieniajmy, prawda? Zmieniajmy, ulepszajmy prawo, najlepiej skreślając. Najlepiej, żeby tego wszystkiego było mniej. Mniej posłów, mniej ustaw, mniej biurokracji, mniej ministrów. Ja jestem za tym. Tylko że jeśli mamy te zmiany przeprowadzać, no to albo to będzie prawomocne, bo legalne, albo też będzie bezprawne, nielegalne, nieregulaminowe, niekonstytucyjne. Więc zajrzyjcie państwo jeszcze może dziś z wieczora ktoś do poduszki tam regulamin Sejmu. I tam przeczytacie w artykule 7 tego regulaminu Sejmu, że uwaga, Sejm, posłowie gromadzą się, żeby odbywać swoje posiedzenia w sali w liczbie mnogiej, w liczbie pojedynczej właśnie, nie mnogiej, nie w salach, tylko w sali obrad, w sali plenarnej, tam się mają posłowie gromadzić, no i no, nic na to nie poradzimy, że ten, prawda, ci tacy nierozsądni, nieprzewidujący prawodawcy z lat 90. początku, kiedy ten regulamin uchwalali, no to napisali w liczbie pojedynczej, że to ma być sala, a nie sale. Tak, a nie sale. No i nic na to nie poradzimy, że i ten regulamin, i ta konstytucja, i ach, właśnie, no i ten immunitet poselski, który niewątpliwie musiałby być pojmowany od jutra jako uchylony, uszczuplony, zawężony, ograniczony i to z woli szefowej kancelarii Sejmu. Jeśli to wszystko, szanowni państwo, musi się stać dla jakichś wyższych racji, no to my, konfederaci, mówimy, że jeśli są takie wyższe racje, które powodują, że nie może działać prawo, że ten regulamin nie może być użyty, bo zły, bo nie pasuje do tych okoliczności. Ta konstytucja niedobra, my się zgadzamy, że niedobra, trzeba by ją zmienić, ale nie można jej aktualnie zmienić w myśl tego regulaminu nieszczęsnego, tak jak on stanowi. No, to jest bardzo proste rozwiązanie. Trzeba nie aranżować tego cyrku, który się szykuje, trzeba nie wchodzić na bagna naginania, naciągania i łamania prawa, no tylko po prostu trzeba zgodnie z rzeczywistością stwierdzić, że działamy w sytuacji nadzwyczajnej, jest stan nadzwyczajny, niezwykły, wyjątkowy. Konstytucja daje wachlarzyk opcji, stan wojenny, stan wyjątkowy. Już, prawda, powiedziano, że epidemia, no więc uznajmy ten stan, ale wtedy nie zwołujmy tych wszystkich posłów do Warszawy. Konfederacja, jakby trzeba było, no to właśnie traktuje to poważnie. Skoro pracują służby, skoro nawet nie tylko służby jawne, tajne, policyjne, ale nawet i komunikacyjne służby pracują, to dlaczego by posłowie nie mieli pójść do pracy? Jeżeli ktoś mówi, że to jest niebezpieczne, no to, mój Boże, to zamknijmy się w kwarantannie tam w Sejmie na 2 tygodnie, ale zróbmy to normalnie. Zróbmy to legalnie, zróbmy to prawidłowo, tak, żeby z jednej strony, żeby nikt potem nie mówił, żeśmy pogwałcili prawo, a z drugiej strony, żeby nikt potem nie mówił, że no cóż, prawo pogwałcone, ale wszyscy tak chcieli i posłowie się nawet na to zgodzili. Konfederacja, szanowni państwo, nie po to nas państwo wysłaliście na Wiejską, żebyśmy przystali na jakiś
orzeczony przez biuro kancelarii Sejmu, sekretariat, stan, który miałby być wytłumaczeniem zawieszenia arbitralnego prawa, zanim zostanie ono legalnie zmienione. Niech rządzą, skoro chcą, sami, niech dźwigną tę odpowiedzialność premier, prezes, a i niech te pieniądze rozsypują z helikoptera, tylko niech nie szukają żyrantów tej akcji, niech nie szukają chętnych, naiwnych do dzielenia się odpowiedzialnością, bo to, uwaga, może być odpowiedzialność konstytucyjna, prawna, z grubej rury. To jest komunikat mój dzisiejszego wieczora, a Państwo śledźcie wydarzenia przy Wiejskiej, z jednej, z drugiej strony ulicy, na wszystkich piętrach, po piwnicach, wypatrujcie swoich posłów, no i zobaczymy, kto się na to pisze jutro, kto się pisze na to rozmieszczenie w 12 salach, kto to pogodzi z jawnością artykułu 113 Konstytucji, z plenarnością i obecnością co najmniej połowy, obecnością, uwaga, co najmniej połowy posłów, artykuł 120, kto to pogodzi z artykułem 7 regulaminu Sejmu, kto to pogodzi z immunitetem poselskim, te wzajemną izolację posłów. No bardzo jestem ciekaw, jacy się odezwą jutro, jakie autorytety wybitne, profesorskie, sędziowskie, czy znajdą dziś rządzący takich sędziów, mecenasów, specjalistów, konstytucjonalistów, którzy powiedzą, że tak, to wszystko super, bo koronawirus grasuje, prawda? No bo, że znajdą chętnych publicystów, którzy to owiną w bawełnę, którzy jeszcze nas, konfederatów, będą do hitlerowców porównywali, prawda? Bezdusznych, którzy nam powiedzą, że weszliśmy w koalicję z PO. No tak, no, że PiS wchodzi w koalicję z SLD i ZSL, PSL i z tęczowymi, z różowymi, z czerwonymi. No to jest, prawda, to nie tylko jest możliwe, ale nawet i konieczne do pominięcia, no bo wyższa konieczność, bo koronawirus grasuje. Zobaczymy, jak to jutro wszystko się potoczy. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że stan wyższej konieczności nie uniemożliwi w najbliższych dniach, czy wręcz godzinach, transmitowania podobnie nieprawomyślnych i niespójnych z wolą najwyższych majestatów Rzeczpospolitej III i pół komunikatów. Dobrej nocy, zdrowia życzę, z Panem Bogiem.